nos disons puissants guerriers. Puissants guerriers. Et dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissants guerriers. Puissants guerriers. Chciałbym troszkę dostać świadectwo bardziej o moim życiu, tylko o moim życiu na pokazie. Doświadczenie misyjne to jest, są tylko 4 lata, więc niecałe 4 lata. To nie jest dużo. Znalazłam się w Afryce dlatego, że chciałam oddać trochę czasu Panu Bogu. Myślałam, znaczy tak mi się wydawało, że mam dobre życie, że naprawdę jestem szczęśliwa, że skończyłam studia i że trochę temu Panu Bogu teraz należy się ode mnie. Że muszę coś zrobić nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Ale za każdym razem, jak wracam z tej Afryki, Afryka mnie bardzo zmieniła. Myślę, że to właśnie Pan Bóg mnie zmienił, by powiedzieć, że chyba się nawróciła. Jak przyjechałam, wiedziałam, że sytuacja w tam Republice Środkowoafrykańskiej nie jest zbyt bezpieczna, ale nie przypuszczałam, że będzie nie rebelia, że będzie wojna. I wtedy na tej afrykańskiej ziemi została nas ta wojna. Nie byłam do tego absolutnie przygotowana. Pierwszy raz bałam się, że zginę, że umrę. Wtedy pierwszy raz naprawdę całe moje życie było przebiegło mi przed oczyma. Wiele razy się bałam, teraz uciekałyśmy do buszu. Bo właśnie chyba wtedy, kiedy zaczynam się bać, to wtedy jakby ten Pan Bóg jest, staje się nam bliższy. A powinnam o tym pomyśleć dużo wcześniej, zanim zaczęłam się bać. Też odczuli coś takiego, że jak się tam jest z ludźmi i tam się pracuje, to ten Bóg naprawdę jest blisko nas, jak jest Madziu. Że on jest naprawdę, że odczuwa się go w każdej minucie tego życia, że on jest sensem właśnie, sensem naszej pracy, że on jest cały czas w naszej pracy, że on jest w naszych głowach, że po prostu cały czas jest i czuwa. Nie można powiedzieć, że na misji jest łatwo. Nie można powiedzieć, że będziemy rozumieć to, jak myślą Afrykańczycy, jak oni postrzegają swoje rodziny, jak postrzegają swoją pracę, jak podchodzą do pracy, jak podchodzą do nas, jak podchodzą do misjonarzy. Nie będziemy tego rozumieć, ale właśnie potrzeba nauczyć się ich kochać, takimi, jakimi są. Mocne Słowo Boże zadziałało we mnie i zdecydowałam, że będą misje, muszę wyjechać. Więc też udałam się do dyrektora Czernaka, no bo zwykły świecki. Przyznaję się szczerze, że nie wiedziałam w ogóle, jak się za to zabrać. Czy ja jako świecka mogę jechać. No, czytałam zawsze, ale to, dla mnie to było niezmiernie. Wszystko było dla mnie nie do osiągnięcia. Język francuski, nigdy. Zawsze mówiłam, że to odpadę. Warszawa, Centrum Formacji Misyjnej, absolutnie nie, Warszawa, nie. W pewnym momencie CFOM, Warszawa, francuski, dyrektor, wielkie osoby z tych gazet są moimi znajomymi. Centrum Formacji każdy mówił, w momencie, kiedy każdy wyjedzie na misję, przyjdzie szok kulturowo-klimatyczny. Zjechałam do Afryki i tak czekałam na ten szok. Naprawdę. Chyba mnie jakoś nie zaskoczył. W porządku wszystko było. Mnie zadziałało Słowo Boże, które zdecydowało, że pojechałam do Afryki. I w każdej trudnej chwili, a tych chwil było bardzo dużo, wracałam do domu, do pokoju i po prostu już w cofanie założyłam sobie zeszyt, w którym spisywałam sobie różne przemyślenia, bądź też jakieś cytaty z Pisma Świętego, z różnych rekolekcji i do nich wracałam. Do słów, które mnie uderzyły i które wiem, że będą mi potrzebne w przyszłości. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest wspólnota. Wspólnota, gdzie podstawą jest dla mnie prawda, zaufanie i tylko prawda. A jeżeli jedziemy na misję, to niestety ta współpraca jest bardzo ważna. I jeżeli nie ma zaufania też do siebie,
nie ma tej prawdy, nie ma tej rozmowy, to jest bardzo trudno. To, co mogę powiedzieć, to niecałe 14 miesięcy uważam za czas bardzo wspaniały, cudowny, ubogacił mnie on niesamowicie. Zostawiłam no szkołę, zostawiłam dom, zostawiłam no wszystko, co miałam. Ale nie żałuję i gdybym miała jeszcze raz podjąć decyzję, zrobiłabym to samo. I wszystko jest już no. Wszystko jest załatwione, po prostu dostałam taką możliwość i chciałabym jechać na misję. Po czym mama tak mnie złapała za rękę, tylko chyba troszeczkę się znowu zrobiło i tak, wiesz co, no, powiedz mi jeszcze raz. Nie dowierzał, nie wiedział w ogóle, o co mi chodzi. Ale myślę, że wsparcie zawsze tam jest, właśnie tak jak Macia mówiła, najważniejsza jest wspólnota. Nigdy tam nie jesteśmy sami, no chyba, że faktycznie jesteśmy tam na misjach, znaczy zostaje, nie wiem, zostajemy może w jakimś czasie sami na jakiejś misji, ale tak to zawsze jest ta wspólnota. I tak jak Macia mówiła, no wspólnota jest najważniejsza. I tak naprawdę bez niej, bez tego, że można, no, że można na kimś polegać, można z kimś porozmawiać, no to, to nie da się. Nie da się pracować. Nie da się, bo wtedy się gubi sens pracy, gubi się jakby, no właśnie gubi się tego Boga. Bo tylko wtedy, kiedy, no, kiedy jesteśmy we wspólnocie i tylko wtedy, kiedy naprawdę modlimy się razem, właśnie jemy wspólnie posiłki, wtedy, kiedy no, można na kogoś, no, z kimś porozmawiać, z kimś polegać, to to jest bardzo ważne. Znaczy ja, jeśli tylko, że tak powiem, zrobię do końca, ja wracam dalej. Na chwilę obecną nie wiem, na ile chcę jeszcze kilka lat popracować. To jest pewne na 100%. I to mówię otwarcie i dla mnie to jest normalne, naturalne, że ja wracam do Afryki. Ja jestem bardzo zmęczona Afryką. Bardzo. Przyjechałam miesiąc temu, odliczałam dni, kiedy przyjadę. Dlatego, że te dwa lata były dla mnie bardzo ciężkie. Inaczej się pracuje w aptece, inaczej się bierze ogromną odpowiedzialność za szpital. To kiedy naprawdę wracałam, już nie pamiętam, co to dzień, wracałam do domu, byłam wykończona. I tam Macie już na mnie czekała, powokowała się, już tak idę przez ten tą posesję szpitala, taka smutna, zmęczona, zła, wściekła. Idzie z nami mój nasz portier, który chciał tam mnie otworzyć drzwi. Pyta się dyrektorko, co ci jest, czemu jest się taka smutna, o co chodzi, to tam będziesz na mnie tęsknić. Nic nie powiedziałam. Powiedziałam, że w tym czasie nie będę tęsknić. Powiedziałam, nie, nic mi nie mów, proszę cię, daj mi spokój. W każdym razie ten portier otworzył bramkę szpitalną. Kiedy widziałam, do tego szpitala przychodziła, widzę tam, widzę pigmejka z małym dzieckiem. Pigmejski ubijało jak ściana, to znaczy, że już takiego transpozycji naprawdę umierające, ledwo dychało. I ja po prostu pierwszy raz o 4 lat, odkąd jestem tutaj, byłam w tej Afryce, poczułam, że moja praca ma sens. Bo ja zobaczyłam Jezusa. Po prostu tak bardzo silnie wtedy w tym moim sercu widziałam, że to Jezus jest. Że to małe, to dziecko, nie wiem czy zmarło, czy nie zmarło, które szło, tylko w głowie myślałam, chować znowu. Naprawdę to było tak silne uczucie, po prostu tak silne uczucie, że aż mi się zrobiło mi się wstyd, zrobiło mi się głupio. Byłam w stanie ręce, mi zaczęły częściej. Pytam się tej kobiety, miała pasemu, pana doła, co się stało, gdzie idziesz? Ona mówi, idę do szpitala, mamy laso, czyli mówi, dziecko cierpi. A ja mówię, idź do tego szpitala, idź do tego budynku, oni ci pomogą. To było naprawdę tak silne uczucie, chyba na sam koniec mojej ręki Pan Jezus pozwolił mi zobaczyć, że wszystko, co tam robiłem, po prostu miało sens, bo ja byłam pewna,
Jestem pewna dzisiaj, żeby powiedzieć, przyszłam do Marty, do domu, nie ma chcia.